Edyta Urbaniak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. W pierwszej części programu uroczystości kanonizacyjne, zakończenie roku szkolnego maturzystów, problem bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. W Watykanie wyniesiono na ołtarze dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. 27 kwietnia 2014 roku to kolejna ważna dla katolików data, która na zawsze wpisała się w karty historii. W tym dniu oczy całego świata zwrócone były na plac Świętego Piotra, gdzie odbyła się ceremonia kanonizacji dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. Polacy czekali na wyniesienie papieża Polaka na ołtarze od 2 kwietnia 2005 roku. W całej Polsce odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem. W parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu wierni odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego w wersji śpiewanej, a po zakończeniu modlitwy każdy mógł przyjąć kanonizacyjną iskrę miłosierdzia, natomiast wieczorem wziąć udział w dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Grupa pielgrzymów z Sieradza uczestniczyła też w uroczystości kanonizacji w Watykanie. Rzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Tegoroczni maturzyści zakończyli edukację w szkołach średnich. Za kilka dni czeka ich jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, czyli matura. Uroczyste akademie zakończyły kolejny ważny etap w życiu wielu młodych ludzi, a mianowicie szkołę średnią. Były wspomnienia, słowa otuchy przed egzaminami maturalnymi i wielka radość, że to już koniec szkoły. Dzień 25 kwietnia 2014 roku pozostanie dla Was na zawsze dniem wyjątkowym. Zostawiacie za sobą czas pięknych, młodzieńczych przeżyć, ale jednocześnie okres burzliwy i trudny. Wszystko na to wskazuje, że nieuchronnie podążacie w kierunku coraz większej samodzielności i odpowiedzialności. Cieszysz się, że opuszczasz mury tej szkoły? Będzie ci jej brakować? Z jednej strony się cieszę, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że będzie mi brakować przede wszystkim nauczycieli i tej atmosfery, którą tworzyliśmy tutaj wspólnie. Powiem pani, że spędziłem 4 lata w tej szkole i naprawdę będzie mi brakowało tej szkoły i tych ludzi, których tutaj poznałem. Będę za niektórymi nauczycielami na pewno bardzo tęskniła, jak za moim wspaniałym wychowawcą, panem Marciniakiem, a za niektórymi nie zawsze się układało dobrze, no ale będę miło wspominała, no bo nie można po sobie zostawiać jakichś złych śladów. Teraz przed absolwentami szkół średnich kilka tygodni stresu związanego z maturą, a później długie wakacje. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi 860 maturzystów z całego powiatu. No wiadomo, troszeczkę stres jest, ale mam wrażenie, że jesteśmy dobrze przygotowani po 3 latach tutaj. No też no ostatnie powtórki, coraz mniej czasu, ale myślę, że nasza szkoła sobie poradzi i rozwiąże wszystkie zadania bardzo dobrze. Powiem szczerze, że z dnia na dzień stres jest coraz mniejszy. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, jednak może ze względu na to, że dużo jednak czasu poświęcam na tą naukę i jednak ucząc się, jednak stres jest coraz mniejszy, bo coraz więcej jednak te zadania coraz sprawiają mi większą łatwość i nie sprawiają dla mnie większego problemu. Myślę, że jest bardzo stresujący teraz okres dla nas wszystkich maturzystów, ponieważ czasu zostało mało, a wydaje mi się, że jeszcze wiele można by było zrobić. No trochę jest stres, bo się człowiek nie uczył tyle lat, a teraz trzeba wykazać się wiedzą jednak, nie? Maturzystom życzymy oczywiście powodzenia podczas matury. Pierwszy egzamin pisemny już 5 maja. Wracamy do tematu bezrobocia, tym razem w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Bezrobocie to jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych, z którym borykają się także osoby niepełnosprawne. Znajdują się one w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, bowiem ze względu na swoją niepełnosprawność mają możliwość podjąć zatrudnienie tylko na niektórych stanowiskach.
Kolejnym powodem jest to, że nieliczni pracodawcy decydują się na przyjmowanie do pracy niepełnosprawnych. W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu wpłynęły 73 oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych. W tym samym roku 166 takich osób zostało wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Na koniec marca w Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 405 bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jedną z instytucji prowadzących działania mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród tych działań są zajęcia prowadzone w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Takim końcowym efektem, tym, na którym nam bardzo zależy, jest możliwość pełnego zaktywizowania, czyli znalezienia dla osób, które mogą pracować, zatrudnienia. I to jest ten problem największy, z którym się borykamy, gdyż on jest związany generalnie z sytuacją na rynku pracy i często jest tak, że trudno nam znaleźć właściwe miejsce, aczkolwiek w ciągu tych kilkunastu lat kilkanaście osób zostało zaktywizowanych i dobrze odnalazły się w pracy zawodowej. Krzysztof, który ma licencjat z politologii, specjalność integracja europejska, chciałby pracować w administracji lub biurze poselskim. Chciałbym, żeby jak ktoś mnie ogląda, żeby rozważył przyjęcie mnie, bo niepełnosprawni. Tam są oczywiście pewne inwestycje, trzeba ponieść, pracodawcy muszą, ale jest dofinansowanie, a niepełnosprawni są takimi samymi pracownikami, a nawet lepszymi niż pełnosprawni niekiedy. Także to się zwraca. Niepełnosprawnych osób, które chcą podjąć pracę, jest wiele, a ich oczekiwania nie są duże. Ja bym chciał jako pomocnik kucharza albo jako pomocnik gdzieś sprzątać na terenie miasta, na przykład kosić trawę, takie coś, kosiarką i albo sprzątać, grabić, takie rzeczy. Chciałabym podjąć pracę w obieraniu warzyw, w kuchni, zmywaniu, lasowaniu też, jako krawcowa też. Jakim byłaby Pani pracownikiem? Dokładnym, starannym, sumiennym, punktualnym. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu podejmują szereg działań, których celem jest nawiązanie współpracy z pracodawcami, mające skutkować zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładach pracy. Są to różne działania. Przede wszystkim takie bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami przy różnych okazjach. Czy to są kwestie wspólnych konferencji, czy to są indywidualne spotkania z przedsiębiorcami. Zawsze one mają na względzie dobro uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Takie oferty składamy. Również w inny sposób próbujemy rozpropagować działanie warsztatu terapii zajęciowej, czy to w formie ulotek, czy to w formie jakichś informacji podczas kiermaszów, wystaw, czy też w formie audiowizualnej. Taki film o działalności warsztatu terapii zajęciowej można było oglądać na ekranie LED-owym koło Urzędu Miasta przez dłuższy czas. Także tych form, w których my próbujemy dotrzeć, jest sporo i nadal chcemy to robić, nadal będziemy to robić z takim przesłaniem, by przedsiębiorcy nie bali się zatrudniać osób, które są uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ubiegać się o status zakładu pracy chronionej. Na chwilę obecną w Sieradzu funkcjonują 4 takie zakłady. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej daje możliwość korzystania z różnych przywilejów, takich jak zwolnienia podatkowe oraz pomoc finansowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dalszej części programu egzaminy gimnazjalne, Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin, mecz Warta Sieradz - Mechanik Radomsko, 5. Konferencja Łączności. Przez 3 dni uczniowie 3 klas pisali egzaminy podsumowujące naukę w szkole gimnazjalnej. Do pisemnego egzaminu kończącego szkołę gimnazjalną zasiadło około 370 tysięcy uczniów z całego kraju. W Sieradzu w gimnazjum nr 1 do egzaminu przystąpiło 142 uczniów, w gimnazjum nr 2 90, w gimnazjum nr 3 120 uczniów, zaś w publicznym gimnazjum gminy Sieradz 169 uczniów. Uczniowie 3 klas przez 3 dni sprawdzali poziom wiedzy z przedmiotów takich jak historia, WOS, język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze i język obcy.
Egzamin gimnazjalny zaczynamy jak zwykle częścią humanistyczną. O godzinie 9 uczniowie pisali część z historii, o godzinie 11 będą pisali z języka polskiego. Jutro o godzinie 9 przez godzinę uczniowie będą zmagać się z pytaniami z przedmiotów przyrodniczych, czyli geografia, fizyka, chemia i biologia. Natomiast o godzinie 11 część dłuższa przez półtorej godziny uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne. I ostatni dzień to jest oczywiście język obcy, nowożytny, część podstawowa i część rozszerzona. Obie te części trwają godzinę. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele do egzaminu przygotowywali się przez cały okres trwania nauki w gimnazjum. Tak naprawdę, żeby dobrze przygotować się do egzaminu, potrzebna jest taka praca systematyczna przez całe 3 lata edukacji w gimnazjum. Natomiast oczywiście oferowaliśmy także zajęcia pozalekcyjne dla uczniów tych bardziej uzdolnionych i dla uczniów, właściwie dla każdego ucznia tak naprawdę, bo tutaj szanse, aby wybrać sobie dowolne zajęcia, były bardzo duże. Przygotowania to całe 3 lata, to nie jest jakaś specjalna praca pod egzamin, to jest po prostu proces 3-letni. Aczkolwiek rzeczywiście w 3 klasie każdy, kto chciał jeszcze jakiejś szerszej pomocy, może więcej się zaangażować, takiej pomocy od nas bez trudu dostawał, taką pomoc i mógł przygotowywać się, mógł rozszerzać swoje umiejętności, swoją wiedzę i te potrzebne kompetencje, żeby ten egzamin dzisiaj jak najlepiej zdać. W ciągu całego roku szkolnego, oprócz oczywiście przygotowania systematycznego na poszczególnych zajęciach lekcyjnych, organizowane były dla uczniów klas trzecich zajęcia dodatkowe. Zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, tych wszystkich, które wczoraj, dziś i jutro będą zdawali na egzaminach. Było bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów. Przygotowywani byliśmy właściwie przez wszystkie 3 lata. Taki największy nacisk jednak był chyba kładziony ostatni miesiąc przed egzaminem, tak powtórzeniowe kartkówki, też ostatnie 2 lekcje były też poświęcone na przewałkowanie najważniejszych informacji z 3 lat. Przygotowania trwały całe 3 lata, przez całe gimnazjum się tak naprawdę uczyłem. Głównie moje przygotowania na test humanistyczny wyglądały tak, że robiłem testy z poprzednich lat, testy próbne. Jakoś specjalnie nie kułem, że tak powiem, nad książkami, żeby przygotować się. Do egzaminu oczywiście przygotowujemy się już od początku naszej edukacji w gimnazjum. Jednak ostatnie 3-4 miesiące było takim sprężeniem. Nauczyciele zaczęli robić powtórki i wydaje mi się, że bardzo dobrze nas przygotowali. Również dla nauczycieli egzamin to pewnego rodzaju sprawdzian, który odzwierciedla dokonania tego, co tworzyli przez ostatnie 3 lata nauczania. Ten egzamin jest ważny nie tylko dla uczniów, to właśnie dla nas, dla nauczycieli, dla szkoły. To też jest pewien element sprawdzenia, prawda? Jak pracujemy z uczniami, na jakim poziomie za chwilę ukończą tę szkołę. To jest naprawdę duża informacja dla nas, nauczycieli, dla szkoły, czy ten proces pedagogiczny, który realizujemy, czy on jest dobry, czy prawidłowo wpływamy na mądre dorastanie, mądry rozwój tych młodych ludzi. Także dla nas to też jest pewien stres, będziemy z niecierpliwością czekali na wyniki, aczkolwiek myślę, że tak jak dotychczas te wyniki będą wysokie. Niektóre zagadnienia przysporzyły uczniom pewnych trudności. Mi sprawiło najwięcej trudności pytania o chronologię. W ogóle nie wiedziałem jak odpowiedzieć, chyba opierało się to na strzelaniu, ale mam nadzieję, że strzeliłem dobrze. Czy trudność, myślę, że porównywalna, aczkolwiek chyba właśnie ta historyczna bardziej była taka ciężka. Tak jak tutaj koledzy poprzednio mówili, że dużo trzeba było myśleć, było dużo tekstów źródłowych, na które trzeba było dobrze odpowiedzieć. Poszło mi dobrze, spodziewałem się gorszego, nie było układów równań, biologia okazała się nawet prosta i nie sprawiło mi to dużych problemów. Myślę, że zadania odnośnie szlachty, prawda, tego czasów, kiedy Polska była najbardziej podzielona i tak naprawdę wtedy te burzliwe konflikty sprawiły, że miałem najwięcej rozterek, jeśli chodzi o wybranie odpowiedzi, ale generalnie myślę, że jeśli chodzi o starożytność i te czasy nowożytne, sobie poradziłem. Większość uczniów zdających tegoroczne egzaminy gimnazjalne podjęła już decyzję co do wyboru kolejnej szkoły. Myślę, że w tym czasie dosyć trudnym jest naprawdę niełatwo.
zdecydować się wybrać przyszłą drogę. Trochę robią na wyczucie, troszeczkę się sugerują też koleżeństwem i z tego, co ja słyszę i orientuję się. Rzadko który młody człowiek jest taki już zdecydowany i taki, że on wie, co chce w życiu zrobić. Natomiast większość, to tak jak mówię, jeszcze metoda prób i błędów. Całe szczęście, że jak otrzymamy wyniki z egzaminów, to ci młodzi ludzie będą mogli jeszcze zmienić swoje preferencje w tym elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych i wówczas jakoś skonfrontować swoje możliwości z chęciami. Ja się wybieram do Łodzi, jest liceum przy Politechnice Łódzkiej. Właśnie mam nadzieję, że uda mi się tam dostać. Chciałbym się dostać do liceum ogólnokształcącego imienia Jagiellończyka. No dlaczego? I uważam, że no, dobra szkoła na pewno. I chciałbym właśnie swoją przyszłość związać, nie wiem, z prawem i uważam, że to jest dobry wybór szkoły. Gimnazjaliści muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wyniki poznają dopiero 18 czerwca. Za wszystkich uczniów trzymamy kciuki i życzymy, aby wyniki egzaminów pozwoliły im na dostanie się do wymarzonych szkół. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu odbył się Festiwal Muzykujących Rodzin. Festiwal Muzykujących Rodzin zorganizowano w Sieradzu po raz czwarty, natomiast po raz pierwszy odbył się w nowej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Głównym organizatorem imprezy jest Towarzystwo Muzyczne Fermata w Sieradzu przy wsparciu Urzędu Miasta Sieradza i Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. W tym roku w festiwalu uczestniczyło 11 rodzin nie tylko z naszego miasta. Celem tego festiwalu jest przede wszystkim zintegrowanie środowiska muzycznego, rodzinnego. Wiemy, że w Sieradzu jest wiele rodzin, które muzykują, ale siedzą w domu i w tych swoich czterech ścianach grają i chcieliśmy zachęcić, aby wyszli z tymi swoimi programami i pokazali je publicznie. Gościem specjalnym festiwalu był tercet wokalny z Makówki na Podlasiu. Trzy siostry wykonują a cappella muzykę sakralną. W repertuarze mają także pieśni ludowe, głównie w języku białoruskim, rosyjskim, ukraińskim, rzadziej polskim. Ja uważam, że rodziny muzykujące powinny się wspierać, tak, poznawać nawzajem, jednoczyć nawet, a my wykonujemy troszkę inną muzykę niż przypuszczam tutaj rodziny, bo przeważnie z tego, co zobaczyłam w programie, to jednak rodziny grają. My natomiast śpiewamy. Śpiewamy też właśnie pieśni niepolskie, tak, przeważnie białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, troszkę muzyki cerkiewnej zaprezentujemy i wydaje mi się, że no, dzięki temu ludzie też zobaczyli, że na Podlasiu, tak, też są rodziny muzykujące, które muzykują troszkę inaczej. Część uczestników tegorocznego koncertu to stali bywalcy festiwalu. U wielu muzykowanie to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zawsze jak starsze dziewczyny grały, to one grały z taką pasją, że kochają to i ja to też polubiłam, dlatego chcę grać na skrzypce. A powiedz, granie na instrumentach to jest jakaś tradycja rodzinna? Tak. Ktoś cię zachęcał do tego, żeby grać na instrumencie? Sama chciałam, tak. A kto u was w rodzinie jeszcze na czymś gra? Mój tata na różnych instrumentach. Jakich na przykład? Na przykład na kontrabasie, na akordeonie, na pianinie, na gitarze. Koncert poprowadził Eugeniusz Sej, założyciel i pierwszy dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Na fragmenty z koncertu zapraszamy Państwa do dzisiejszego przeglądu wydarzeń. Po zwycięstwie nad rezerwami Legii Warszawa, Sieradzka Warta na własnym stadionie przegrała z Mechanikiem Radomsko 0-1 w meczu 29. kolejki trzeciej Ligi Łódzko-Mazowieckiej. Piłkarze Warty Sieradz po wygranym spotkaniu z Legią na pewno mieli chrapkę na zwycięstwo z Mechanikiem. Nie dziwiła więc postawa biało-zielonych, którzy od pierwszych minut spotkania parli na bramkę przeciwnika. Kilka składnych akcji wzbudziło poruszenie na trybunach, ale jednocześnie zawód niewykorzystanych sytuacji. W 14 minucie jedna z nielicznych akcji gości przeniosła się pod pole karne Warty Sieradz. Po prostopadłym podaniu Patryk Krymarys, chcąc wybić piłkę poza boisko, niefortunnie odbił ją ręką, co nie umknęło uwadze sędziego, który podyktował rzut karny. Jednak między słupkami Warty Sieradz stał Kamil Adamek, który popisał się świetną interwencją, broniąc jedenastkę wykonywaną przez Przemysława Kornackiego. Jedną z najlepszych akcji w pierwszej odsłonie miał Marcin Kobierski. Na nieszczęście dla snajpera Warty w ostatniej chwili piłkę na rzut rożny wybił obrońca Mechanika Radomsko. Pressing gospodarzy nie przyniósł pożądanego efektu, a na tablicy do końca połowy widniał wynik 0-0.
Stara piłkarska zasada mówi, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Tak też było podczas środowych zmagań. Druga połowa spotkania nie przyniosła nic nadzwyczajnego, poza tym, że po dwóch akcjach z jednej i z drugiej strony arbiter przerwał mecz z uwagi na gwałtowną burzę. Po przymusowym odpoczynku widowisko wypaczyła fatalna pogoda. Wciąż padający deszcz i strzały z dystansu znacząco utrudniły zadanie obydwu bramkarzom. W tej aurze szczęście jednak uśmiechnęło się do gości. W 69 minucie meczu sędzia podyktował rzut wolny dla mechanika Radomsko. Po strzale z wolnego goście trafili w słupek, ale dobitką do siatki warty popisał się Marcin Lewacki. Do końca spotkania obraz gry nie zmienił się i mimo starań biało-zielonych 3 punkty powędrowały do Radomska. W Teatrze Miejskim odbyła się 5. konferencja łączności zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Łączności, 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Pierwszą edycję konferencji poświęconej łączności w wojsku zorganizowano w marcu 2010 roku. Podczas konferencji między innymi omawiane są zmiany zachodzące w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych. Każdego roku w spotkaniu biorą udział reprezentanci sił zbrojnych, jednostek wojskowych, departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej, a także szkół i akademii, nie tylko wojskowych. W czasie tegorocznej konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, odwiedzający mogli obejrzeć na placu przed Teatrem Miejskim urządzenia łączności, którymi dysponuje wojsko. Zakłady łączności prezentowały prototypy oraz sprzęt produkowany między innymi na potrzeby wojska. Cieszy mnie to, że to, co rozpocząłem w 2010 roku, jest kontynuowane, a celem tej konferencji jest wykorzystanie doświadczeń z misji pokojowych, w których uczestniczą nasi żołnierze, aby właśnie te niedociągnięcia, jeżeli takowe tam wystąpiły, eliminować poprzez to właśnie zgłaszanie czy to producentom, czy też nowe jakieś rozwiązania organizacyjne wprowadzać tak, żeby sprawnie można było działać. Dziś Wojsko Polskie wykorzystuje w łączności nowoczesny i bardzo zaawansowany sprzęt cyfrowy. W tej chwili jak gdyby doświadczamy takiej rewolucji. To są bardzo wyrafinowane w tej chwili urządzenia, głównie oparte o rozwiązania programowe, software'owe, gdzie tak jak kiedyś każda służba miała swoją własną radiostację, tak w tej chwili dąży się do tego, żeby wypracować jedną bądź kilka takich radiostacji, które poprzez zmianę właśnie tylko i wyłącznie oprogramowania zmieniają swoje funkcje, swoje przeznaczenie i w ten sposób mogą jak najlepiej służyć żołnierzom do wykonania specyficznych misji. W tej chwili to praktycznie rzecz biorąc analogowego sprzętu łączności w naszym wojsku nie ma. Opieramy się na nowej technice, czyli sprzęcie cyfrowym. Piąta konferencja łączności połączona była z nadaniem imienia pułkownika Władysława Hamera sali Muzeum Okręgowego, w której znajduje się stała wystawa sprzętu łączności. Sala imienia pułkownika Władysława Hamera dlatego, że to on był głównym inicjatorem urządzenia takiej stałej wystawy sprzętu łączności. Razem pomagał nam w 2010 roku, kiedy brygada obchodziła 75-lecie, żeby pokazać wtedy na wystawie czasowej, jakim sprzętem przez te 75 lat łącznościowcy się posługiwali. Ta wystawa cieszyła się tak bardzo dużym zainteresowaniem, że potem przy kolejnym spotkaniu z panem pułkownikiem Hamerem stwierdziliśmy, że trzeba wobec tego utworzyć stałą wystawę. Ale już niestety sprzęt na wystawie czasowej mieliśmy wypożyczony łącznie z Enigmą. Natomiast już na stałe sprzęt na własność muzeum było bardzo trudno pozyskać, ale pan pułkownik powiedział, że nie spocznie, dopóki nie dopnie tej sprawy, nie zgromadzi odpowiedniej ilości sprzętu, żeby stałą wystawę można było zorganizować. Na wystawie można zobaczyć sprzęt, którym posługiwali się łącznościowcy, począwszy od czasów II wojny światowej do lat 90. ubiegłego wieku, taki jak radiostacje, dalekopisy, polowe aparaty telefoniczne i łącznice telefoniczne. Jeszcze raz zapraszam Państwa na przegląd wydarzeń, w którym pokażemy fragmenty z festiwalu muzykujących rodzin.
Chcesz szybko sprzedać lub kupić samochód, zamienić mieszkanie czy kupić działkę, albo jeszcze szybciej kupić rower, aparat fotograficzny czy zamienić komputer na lepszy? Nie czekaj, przyjdź, napisz lub zadzwoń. 43 650 65 00 lub e-mail kontakt@sieradzkatv.com. Zapraszamy do współpracy. Sieradzka TV Media. Informacja, publicystyka, reklama. Jesteśmy telewizją publicystyczno-informacyjną. Jeżeli chcesz się podzielić ciekawą informacją lub powiedzieć o problemach, które nas dotyczą, zadzwoń, napisz lub przyjdź. Prowadzimy działalność związaną z produkcją serwisu informacyjnego z miasta i regionu, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Oferta reklamowa naszej stacji to przede wszystkim produkcja i emisja filmowych spotów reklamowych na kanale informacyjnym Sieradzkiej TV Media. To najlepszy sposób na dotarcie do mieszkańców Sieradza z informacją o Państwa firmie i proponowanych usługach. W naszej ofercie jest również specjalny pakiet promocyjny. Do filmowego spotu reklamowego dołączamy baner reklamowy firmy na naszej stronie internetowej. W ofercie również produkcja planszy reklamowych, w tym także dźwiękowych. W zależności od Państwa potrzeb wyprodukujemy i wyemitujemy ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstw oraz instytucji, na przykład jubileusz istnienia firmy lub uruchomienie nowej linii technologicznej. Jako telewizja zrealizujemy w atrakcyjny sposób nagrania uroczystości ślubnych, wesel, komunii i innych imprez rodzinnych. Więcej informacji pod numerem telefonu 43 650 65 00 604 109 686 lub adres e-mail kontakt@sieradzkatv.com. Zapraszamy do współpracy. Szanowni Państwo, w imieniu władz miejskich i powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sieradzu zapraszamy na organizowane przez nas spotkania w dniu 1 maja. O godzinie 14 zapraszamy na wiec pierwszomajowy przed budynek Urzędu Miasta w Sieradzu. Natomiast od godziny 15 na piknik europejski w 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na teren skansenu sieradzkiego. W programie między innymi występ lokalnych gwiazd, półfinalistek programu Must Be The Music, pań Haliny i Julii Cembrzyńskich z Wróblewa, zespołu Zbrodnia i Kara oraz młodzieży z zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu. Serdecznie zapraszamy! Sieradzkie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy płaskorzeźby pana Mariana Spętanego. Wernisaż odbędzie się 3 maja o godzinie 17 w Teatrze Miejskim. Pan Marian Spętany jest z zawodu stolarzem, zamiłowania rzeźbiarzem i poświęca tej pasji każdą swoją wolną chwilę, także będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć jego większość dzieł w Teatrze Miejskim już od 3 do 30 maja. Serdecznie zapraszamy. 11 maja o godzinie 16 w Teatrze Miejskim odbędzie się show taneczne zatytułowane Śpiąca Królewna, w którym udział weźmie około 50 młodych artystów ubranych w piękne kostiumy. Towarzyszyć im będzie przepiękna scenografia oraz zastosowanie nowoczesnych technologii animacji, w tym 3D. Natomiast 12 maja o godzinie 9 i 11 to samo show zostanie wystawione dla grup zorganizowanych. Serdecznie zapraszamy. 19 maja o godzinie 19 odbędzie się spektakl muzyczny Umrzeć z tęsknoty, najpiękniejsze piosenki żydowskie. Jest to piękne widowisko muzyczne, wystawiane po raz drugi w Sieradzkim Teatrze. Młodzi aktorzy z Teatru Jaracza z Łodzi wykonają znane wszystkim piękne pieśni żydowskie przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Łodzi. Zapraszamy serdecznie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Sieradzu informuje, że rozpoczęły się zapisy na kolonie dla dzieci i młodzieży. Do wyboru oferty wypoczynku na Słowacji oraz w popularnych polskich miejscowościach nadmorskich. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do naszego biura przy ulicy Polnej 26 lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 43 822 42 46 oraz 43 822 20 20. Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej organizacji www.tpdsieradz2.republika.pl. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę ogrom tragedii,
jaka wydarza się na polskich drogach z powodu pijanych kierowców, prezentujemy Państwu ku przestrodze ten spot filmowy. Kierowco, alkohol zabija. Rozkojarzony, to możesz być w domu. Na drodze uważaj na innych i respektuj ich pierwszeństwo. Każdego roku w województwie łódzkim na pasach potrąconych jest ponad 500 osób. W zdecydowanej większości z winy kierowców. Przypominam, że nasze serwisy mogą Państwo oglądać także na stronie internetowej www.sieradzka.tvmedia.com. Zachęcam także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis w środę o godzinie 18. Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV, chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk z Sieradza pragnie poinformować swoich klientów, że od 1 kwietnia wzorem lat ubiegłych otwarto punkt sprzedaży na rynku w Sieradzu. Spółdzielnia już od wielu lat oferuje nam swoje produkty mleczne pod markami Mu, Paczka od Krowy, Me i Twisty. Charakteryzuje je wysoka jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, a także ciekawa szata graficzna opakowań. Wyroby spółdzielni posiadają certyfikaty najwyższej jakości i otrzymują wiele nagród i wyróżnień na targach branżowych organizowanych na terenie całego kraju. Dużą rolę w sukcesach spółdzielni odgrywa fakt, że cały czas inwestuje ona w nowe rozwiązania i rozszerza swoją ofertę o nowe produkty, które zaliczają się do grona najlepszych na rynku. Ostatnio spółdzielnia wprowadziła do sprzedaży serki homogenizowane Mu oraz osełkę sieradzką, które to szybko zyskały wielu zwolenników dobrego smaku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk w Sieradzu to prężnie działający zakład. Znane wszystkim mleko Mu, śmietana, maślanka, kefir czy masło z Sieradza cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, za co spółdzielnia pragnie im serdecznie podziękować. Zachęcamy do zakupu w firmowym punkcie sprzedaży spółdzielni Wartmilk na rynku w Sieradzu. Tam zawsze otrzymasz świeże i smaczne produkty w dobrej cenie. Spółdzielnia zaprasza i życzy smacznego. Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe.
Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A przez 1. Telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Uzdrowisko Termalne Uniejów i Termy Uniejów zapraszają na festyn odbywający się w dniach 1-3 maja przy obiekcie basenów termalnych i XIV-wiecznym zamku. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie m.in. balonowe zoo, pokazy ogromnych baniek mydlanych, nauka chodzenia na szczudłach, przejażdżki zabytkowymi rowerami i wiele innych. Pierwszy 3 maja w godzinach od 13 do 17. Spędź majówkę w Uniejowie. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.